W tym wideo opowiem Ci, jak skutecznie pozbyłem się licznych brodawek, które szpeciły moją skórę. No, największą miałem tą brodawkę na stopie i bardzo utrudniała mi chodzenie. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny z pracy z Wrocławia i musisz wiedzieć, że z brodawkami, szczególnie na palcach obu rąk, miałem problemy od dzieciństwa i już jako dziecko, a może nie jako dziecko, jako nastolatek chodziłem regularnie do wymrażania ciekłym azotem, który miał być wtedy rewelacyjną metodą leczenia. Jak nie wierzysz, zobacz. 10 lipca 1978, brodawki pospolite dłoni prawej, zamrażano azot, doktor Morzańska. No i jak już zacząłem pracować, ostatni jakiś mój wpis 27 lipca 1982 roku, czyli tuż przed pójściem do wojska, na studia, również krioterapia. Być może komuś ta metoda pomagała, ale na pewno u mnie skutek był wyjątkowo mierny. Pamiętam jak dzisiaj ból, odmrożone palce, no, to była jakaś moja trauma z dzieciństwa. No, pamiętam też jednego lekarza, który za bardzo niedowidział. Oprócz brodawek potrafił wymrozić kawał skóry, potrafił nie trafić w to miejsce, co trzeba. No, wprawdzie goiło to się na mnie jak na psie, ale co się nacierpiałem, to miałem jak w ruskim banku. Później próbowałem azotanu srebra, był taki lapis, takie malutkie białe sztyfty. Już na studiach poddałem się elektrokoagulacji praktycznie z identycznym efektem. Albo nie działało, albo coś tam pomagało. No, bolało, no, cierpiałem po prostu za młodu, cierpiałem za miliony. Jedyną jakąś w miarę skuteczną metodą było wycięcie chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym. Była to olbrzymia taka zakorzeniona brodawka na palcu serdecznym prawej ręki. No, po usunięciu tej matki zniknęło mi wprawdzie wiele innych brodawek z innej części ciała. W zasadzie asumptem do usunięcia tej brodawki było to, że nosiłem tutaj obrączkę. Moja małżonka jak zobaczyła, to po prostu wysłała mnie do chirurga, który wyskrobał tą brodawkę, wyłyżeczkował. No i tak jak Ci powiedziałem, wiele innych brodawek, szczególnie seboroik na mojej tutaj twarzy zniknęło. Natomiast powtórzenie tego samego zabiegu na klatce piersiowej zaowocował mi powstaniem bliznowca. No, nie pokażę Ci tutaj mojej dzielnej klaty, ale bliznowiec jest taki dosyć spory. No i niestety szczęście po zniknięciu tych brodawek nie trwało wiecznie. Natomiast dzięki Bogu ktoś gdzieś na początku 2000 roku powiedział mi o nowoczesnej, jak na tamte czasy, metodzie usuwania tych narośli skórnych i była to metoda laserowa. Podszedłem do tego bardzo sceptycznie, no ale po pierwszej wizycie w Centrum Terapii Laserowej, było to na ulicy Jaracza w moim kochanym Wrocławiu, szybko zmieniłem zdanie. Generalnie na czym to polega? No, metoda ta polega na odparowaniu tkanki, ale takim bardzo punktowym i odparowaniu tej tkanki i w zasadzie bardzo małym lub minimalnym zniszczeniem otaczających tkanek. I przynajmniej w moim przypadku efekty były rewelacyjne. Skóra goiła się bardzo szybko, przebarwienia znikały po kilku miesiącach. Takie największe brodawki, szczególnie na stopie, usuwał mi lekarz w znieczuleniu miejscowym. Mniejsze takie na żywca po prostu przypiekał. Natomiast ból był taki w sumie do zniesienia. Już po przejściu tej terapii wszystko było fajnie, natomiast parę lat temu pojawiła mi się spora brodawka na podeszwie lewej stopy. Ale tak, nadmiar obowiązków zawodowych w zasadzie powodował ciągłe odwlekanie tego zabiegu. No ale raz kozie śmierć, w końcu poszedłem do tego znajomego centrum laserowego. No i sprawa się okazała nieco poważniejsza niż mi się na początku wydawało. Pomimo dość głębokiego wypalenia, wylaserowania, dość głębokiego usunięcia tej zmiany, no nie było ono na tyle doszczętne, aby ta brodawka
znikła na zawsze. Czyli po prostu gdzieś po miesiącu, po półtora odrosła. Odczekałem dwa miesiące, poszedłem po raz drugi i tym razem poprosiłem o bardzo głębokie usunięcie zmiany. Tym razem pani doktor dość solidnie przyłożyła się do roboty, wyharatała mi dziurę taką praktycznie na opuszkę palca. No i terapia okazała się skuteczna. Gojenie tej rany uwidoczniłem na zdjęciach, możesz sobie to zobaczyć, jak to wyglądało. Natomiast końcowy efekt fenomenalny. W zasadzie w chwili obecnej zostało, gdzieś mniej więcej pół roku po zabiegu, zostało takie małe przebarwienie na podeszwie stopy. No, ale w tym miejscu nie jest to jakaś sprawa kosmetyczna, nie ma to dla mnie większego znaczenia. Najważniejsze jest, że brodawki nie ma. Natomiast jaki jest wniosek dla ciebie z tego wideo? No, musisz sobie przemyśleć, czy chcesz cierpieć, czy po prostu, jeżeli masz problem z tymi brodawkami, to czy terapia laserowa jest dla ciebie? No oczywiście musisz przedyskutować sprawę z lekarzem prowadzącym, mogą być jakieś przeciwwskazania. Ci lekarze są z reguły certyfikowani w jakiejś medycynie estetycznej, w medycynie kosmetycznej czy laserowej. No, znają się trochę lepiej niż ja. No wiadomo, jakieś przeciwwskazania zawsze mogą być. Nie jestem pewien, czy ten zabieg jest na kasę chorych, chyba jest. Natomiast jeżeli nie jest, pozostają ci niestety placówki prywatne. No troszeczkę trzeba zapłacić, także nie jest to sprawa zbyt tania. We Wrocławiu polecam dwie firmy, dzięki uprzejmości których skorzystałem ze skutecznej terapii. Linki oczywiście znajdziesz tam na dole w opisie do tego filmiku. Natomiast jeżeli ty miałaś lub miałeś podobny problem do mojego, chętnie usłyszę twoją osobistą opinię na ten temat. No, wprawdzie moje brodawki nie szpeciły twarzy czy jakichś innych odsłoniętych miejsc, wprawdzie tutaj miałem parę na powiekach, ale na rękach były wyjątkowo dokuczliwe, nie wspomnę tutaj o tej na palcu, na którym nosiłem obrączkę, natomiast na stopie no, też mnie troszeczkę wkurzały. Ta na serdecznym palcu, pamiętam jak dzisiaj, była to taka powikłana, pękniętą rozpadliną, w zasadzie była to otwarta rana, cały czas mnie bolało, no nie było na nią żadnej metody. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, jeszcze raz serdecznie cię zapraszam do komentarzy i opisania twojej historii z leczenia, twoich brodawek, być może pomogła ci jakaś inna metoda, no, o której z chęcią w komentarzach usłyszę. Jeżeli to wideo ci się podobało, daj lajka, daj kciuka. No, jeżeli ci w czymś pomogło, szczególnie pomogło w podjęciu decyzji i jesteś zadowolony z tej terapii, udostępnij to na Facebooka czy na Google+. Naprawdę brodawki są cały czas problemem, wracają jak zły szeląg i co pewien czas trzeba się jakoś tam odbrodawczyć. No, szczególnie dotyczy tutaj różnych takich nitkowatych. No, jest to pochodzenie wirusowe, ale no, naprawdę pomimo leczenia często się wznawia. Także jeszcze raz przypominam, koniecznie skomentuj ten filmik, powiedz jak wyleczyłeś swoje brodawki. I do zobaczenia w moim następnym wideo. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia.